Cześć, witajcie, ja jestem Chudy, a to jest pierwsza kolejka z serii, a oczywiście wracamy do tej serii, znowu będziemy grać Milanem przeciwko reszcie włoskiej serii, a tutaj mamy jeszcze stare tabele i w ogóle, ale no kontuzje są akurat zaktualizowane i zawieszenia chyba, bo niektóre zawieszenia przechodzą, znaczy ogólnie zawieszenia powinny chyba przechodzić na następny sezon, ale nie wiem czy w Milanie jakieś są czy nie. Tabela też jest jeszcze stara, ale może zostanie uaktualniona po tym meczu. Ostatni sezon Milan zakończył na 10 miejscu. Fiorentina na 4, zobaczymy co wyjdzie z tego meczu. Oczywiście no niestety nie zagramy w tym trybie, bo tu będą niezaktualizowane składy, wyjdziemy sobie normalnie, tak. I tu zmierzymy się z Fiorentiną. Nowy trener. Nowi zawodnicy. Aj, chwila, nie. Wyłączyć trzeba składy. Online, o. Nowy trener, nowi zawodnicy. Zobaczymy, czy to coś zmieni, czy Milan będzie w stanie awansować do europejskich pucharów, bo to byłoby mu naprawdę bardzo potrzebne. Dobra, ustalmy sobie skład. Oczywiście Carlos Bacca na atak razem z Menezem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Honda na SPO może zostać, Montolivo i Bonaventura. Zamienimy ich trochę miejscami może. Co wy na to? Diego Lopez na bramkę. Paletta. Mamy tutaj Romagnoliego. Wykorzystajmy go, czemu by nie. Sprawdźmy, jak się młody, nowy bramkarz, bramkarz obrońca Milanu spisze. Antonelli Abate de Sciglio, gdzie jesteś? Swoją drogą Destro już tu nie powinno być, ale dobra, miesza niego i tak go nie użyjemy. Bo go tu być chyba nie powinno. Jest Sciglio. A dobra, może jednak zostawmy tak na razie. Okej, zaczynam to spotkanie. Oczywiście zaczniemy to w FIFA 15. Będziemy kontynuować w FIFA 16. Zmienimy sobie poziom trudności na klasę światową, bo nie wiem co na legendarny może z tego wyjść. I 5 minut miało być, tak? Okej. Tak więc, zaczynamy. Zaczynamy. Pierwsza kolejka Serie A. Już drugi dzień właściwie, już otwarcie było wczoraj. Dzisiaj ten mecz o godzinie 20.45, 21.00, coś takiego, coś w godzinach wieczornych jest. W każdym razie. Zobaczymy jak będzie naprawdę, zobaczymy jak będzie u mnie. Może trochę wprawy straciłem, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Oczywiście bez żadnych cięć komentujemy na żywo Milan. Na razie spokojnie zaczyna Romagnoli przy piłce, podanie do Abate. Znowu wycofanie do nowego nabytku Rossonerich. Bonaventura przy piłce, podaje do Hondy. Japończyk do Meneza. Oj, nie wziąłem Luisa Adriano na ławkę. Wybaczcie, już w kolejnych meczach powinien być. Menez na razie nie wie co zrobić Francuz. Menez będzie próbował dośrodkować, wywalczył rzut rożny. Okej, już myślałem, że z autu będzie tak dziwnie podchodził. I Francuz będzie dośrodkowywał? Chyba nie. Użyjemy do tego Ricardo Montolivo. Jest dośrodkowanie na De Jonga. Nigel De Jong łapie Tatarusan. Co? Kto to jest? To nie jest chyba podstawowy bramkarz Fiorentiny. No chyba, że ja czegoś nie wiem. Swoją drogą, te składy oczywiście musiałem zaktualizować ręcznie, wyprzedzając pytania. FIFA oczywiście ich nie zaktualizowała. Z tego co zauważyłem, to aktualizacja składów nastąpiła jedynie w MLS-ie. Czyli, że no, trafili tam na przykład Andrea Pirlo, Frank Lampard i na przykład Drogba do Montrealu, Giovinco do Toronto i takie tam. Tak tylko wyglądała aktualizacja składów po letnich transferach. Inne nie zostały zaktualizowane, czyli europejskie kluby głównie aktualizacji nie otrzymały, niestety. Jak to zwykle w FIFA bywa. Chcą, żebyśmy kupili nową. No i tak kupujemy przeważnie. Przynajmniej ja kupuję. Carlos Bacca. Będzie szansa dla Milanu na objęcie prowadzenia. Bacca uderza, nic z tego. Jeszcze Milan będzie przy piłce, nie będzie. Dobrze byłoby wygrać z Fiorentiną, bo w sumie taki, to jest najbardziej taki wyrównany mecz pierwszej kolejki, bo reszta klubów nie ma takich przeciwników. Dopiero w drugiej kolejce będzie Roma z Interem chyba. Czy coś takiego. Chyba się nie mylę. Też będzie dobry mecz. No i w trzeciej kolejce derby Mediolanu. Tak, nie ma takiego nawału
dobrych meczy, tych mocnych zespołów, chociaż możesz się zaznać, może coś przeoczyłem, sprawdzając. Derby Milan oczywiście też, mam nadzieję, że będą ciekawe, mam nadzieję, że będą po stronie Milanu, chociaż Inter też się wzmocnił trochę, chociaż stracili Kovacicia na rzecz Real Madryt. I właśnie, jeszcze wrócę do tej aktualizacji składów, co sobie aktualizowałem ręcznie. Sprawdzam, nie widzę na WHD, kto jest nowy, kogo tu nie ma, w Google trochę i Google podpowiedziało mi, że Axel Witsel jest piłkarzem Milanu. Ciekawe, prawda? Prawda, ale potem jak przeszukałem inne źródła, w tym m.in. Wikipedię, bo to jest pierwsze na co wchodzę, żeby sprawdzić mniej więcej, czy piłkę zmienił klub. Oczywiście na Wikipedię angielską wchodziłem i włoską, ponieważ Polska nie zawsze jest do końca aktualna. No i okazało się, że Witsel jednak, no na razie przynajmniej w Milanie się nie znajduje, jednak no było coś, że może do Milanu trafić. Jednak co z tego wyjdzie, to zobaczymy, są też inni chętni. I właśnie możecie sobie to sprawdzić, czy też tam wam wyświetli. Wpisujecie w Google AC Milan i po prawej stronie wyskoczy wam klub. I tam jest skład i tam właśnie znajduje się Axel Witsel. No dobra, taka ciekawostka. A teraz De Jong przy piłce. Nigel De Jong do Montolivo. Montolivo utrzymał piłkę, ale musi ją wycofać do De Jonga. Czy będzie próbował strzał z daleka Holender? Nie, podaje piętką do Montolivo. Milan na razie rozgrywa sobie piłkę w pobliżu pola karnego Fiorentiny. No, dobrze sobie radzi. Nie dobrze sobie jednak poradził. Ktoś tam nie zwrócił uwagi, to był chyba Bakka? Czy, nieważne. Czy Bonaventura, możliwe Bonaventura. No, na razie bezbramkowo, spokojnie. Jak mówiłem, przydałoby się z Fiorentiną wygrać. To byłaby zapowiedź, że z Milanem jest dobrze. No, Milan powinien być w końcu Milanem. Tak zapowiadają też władze Milanu, że w tym sezonie Milan w końcu będzie Milanem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Fiorentina broni Diego Lopez. Broni Diego Lopez, ale Fiorentina się rozkręca. A Milan, jeśli chce być Milanem, musi wygrać z Fiorentiną, która w ostatnim sezonie zajęła czwarte miejsce, lepsze od Rossonerich. No a teraz faul, będzie rzut wolny dla Fiorentiny. I nie, podanie. Nic, no nie ma strzału od razu. Ojojoj, dośrodkowanie w pole karne, niebezpiecznie! Rzut karny, no. Niestety już z tym nic nie mogłem zrobić, tutaj po prostu Mekses. Nakładka, gdzie on tą nogę bierze? No hello! To powinien być rzut wolny dla Milanu. Błąd sędziego, nie dostrzegł wszystkiego. Bo po pierwsze to napastnik Fiorentiny położył nogę na ramieniu Mekesa. No i przez to się przewrócił właściwie, bo stracił równowagę. Strzał w środek, Fiorentina prowadzi. Niech to. Dobra, dobra. Kontrowersyjny rzut karny z pewnością. Ale dobra, gramy dalej. Teraz Milan musi się wziąć w garść. Jeśli chcą dobrze zacząć sezon. Faulowany Honda, no przesunął mnie wyraźnie. Nie mogłem nic zrobić. Ciągnął mnie za sobą. Honda ciągnął za sobą. Obrońca Fiorentiny. Fiorentina pewnie teraz będzie chciała iść za ciosem i powiększyć prowadzenie nad Milanem, ale Milan tak łatwo się nie da teraz. Rozpocznie od bramki Diego Lopez. To dopiero pierwsza połowa. Może trener da jakieś instrukcje Milanowi w... Aj, dobrze. W szatni, w przerwie. Rzut rożny. Może jakieś zmiany. Zobaczymy. Swoją drogą... No... Milan... Dobrze byłoby, żeby się zakwalifikował do tych europejskich pucharów, bo trochę tak... Stracił... Ojojoj. Stracił tą taką... Rytm gry, wiecie co chodzi, że z klubami, tymi najmocniejszymi europejskimi, trochę już tak im dobrze nie idzie, co było widać na przykład w Audi Cup w Monachium, że gdzie Milan wypadł naprawdę słabo. I jeszcze, znaczy no, czy wypadł słabo, w sumie tam trochę rezerwowych było, trochę kombinacji, niektórzy zagrali dobrze, niektórzy źle. W sumie takie sprawdzenie mniej więcej na International Champions Cup było już lepiej, naprawdę było lepiej. Jednak zobaczymy, to było wszystko przed sezonem. Jeszcze może jakieś transfery zostaną dokonane, zobaczymy jak będzie wyglądał sezon. No bo
Początek ostatniego sezonu Milan miał naprawdę dobry. Przez kilka pierwszych kolejek utrzymał się nawet w pierwszej trójce. No potem już zaczął lecieć w dół i wypadł, no w końcu na 10. miejsce. Nawet niżej był przez moment. Dobra, teraz koniec gadania o Milanie. Trzeba się wziąć do gry, bo teraz Roma przejęła inicjatywę trochę. Zaczęła grać. No, ta bramka dodała im skrzydeł, można powiedzieć, prawda? Ale nie pozwolimy Romie tutaj wygrać. Diego Lopez wybija tutaj niebezpiecznie. Milan zagrał dla siebie. Mógł sobie strzelić bramkę samobójczą. Max żadnych zmian nie dokonał właśnie Milan. W przerwie może teraz jakieś zmiany. Czy ktoś potrzebuje zmian? Kogo my mamy na ławce? No nikogo takiego ciekawego może... Dobra, może potem Alexa za Romagnoliego. Chociaż Romagnoli nie spisuje się źle, nie widziałem żadnych błędów z jego strony. Gra w miarę okej, jednak no mam nadzieję, że w FIFA 16 dostanie wyższy overall i będziemy z niego częściej i lepiej korzystać. Carlos Bacca w polu karnym, nic z tego, ale utrzymuje się Kolumbijczyk przy piłce. Wycofanie do De Jonga. Zrobiło się tłocznie w polu karnym. Jest Montolivo. Podanie do Meneza. Jerry Menez. Faul. Rzut karny. No nie. Teraz to karnego nie ma. Oczywiście. Oczywiście. W piłkę wcale nie było, bo to chyba Menez kopnął tą piłkę. Chociaż nie wiem. A nie, nie. Bo było w piłkę jednak. Wybił. I Ignacio Abatez daleka. Oj, niecelnie. Niecelnie. Rzut rożny, bo to dlatego ten. No jednak chyba było w piłkę. Dobra, wznawiam bramkarz Fiorentiny. Romagnoli dobrze sobie poradził. Oczywiście oczy zwrócone na tych debiutujących. Na Bakę i Romagnoliego. No nie ma Luis Adriano niestety. Gdzieś tam się zapodział na trybunach. Nie zdążył na autobus Milanu. A w ogóle to nie zwróciłem uwagi, czy mam grać u siebie, czy na wyjeździe, sorry. Serio, nie wiem jak jest ten mecz, kto... Nie, na San Siro chyba jest, na San Siro chyba jest, to chyba dobrze. Zrobiłem... Diego Lopez się nie ruszał, ale na szczęście to było niecelne. Masz szczęście, Lopez, masz szczęście. Antonelli do Bonaventury. Bonaventura momentalnie tą piłkę traci, no nie zdążył jej opanować. Tutaj pomocnik Milanu. Nie ma już El Sharawiego, który przyczynia się często do zwycięstw tutaj, przynajmniej w naszym trybie. Carlos Bacca, no nie dogonił tej piłki. Na razie, no trochę obraz się odwrócił po tej bramce. Tak to dominował Milan, po strzelonej bramce Fiorentina zaczęła dominować. I Milan nie jest w stanie za bardzo z tego wszystkiego wyjść. Może przejdziemy na super ofensywę, może coś z tego wyjdzie. Spokojnie, damy radę. Jest, przejmuje piłkę Mexes. Podanie do Hondy, będzie atakował Milan, Keiske Honda. Biegnij Honda, biegnij! Dobre zagranie, niedobre. Czas na zmiany, czas na zmiany. Ajajaj, czas na zmiany. Honda, sorry, ale... Ale jest to Churchill, który wielokrotnie ratował nam dupę wcześniej. Dobra i... No na razie tyle, nie będę zmieniał tych obrońców. W obronie nie jest źle, na razie. Jest Churchill na boisku. 15 minut około do końca. Zobaczymy, czy Milan będzie w stanie odmienić los tego spotkania, żeby chociaż zremisować. Remis nie będzie zły. Roma też swój pierwszy mecz zremisowała przeciwko Hellasowi, więc źle to nie będzie. A Roma jest w końcu wicemistrzem Włoch. Tak więc zagrać na poziomie wicemistrza Włoch nie jest źle, prawda? Prawda. A zwłaszcza, że Fiorentina jest mocniejsza. Ojej. No jeśli już, to mam nadzieję, że mój wynik tu się nie sprawdzi i Milan całkowicie zdominuje Fiorentinę. W sumie nic nie wiem o transferach Fiorentiny, czy się wzmocniła, czy nie. Ale teraz Carlos Bacca dostał fantastyczne podanie, będzie szansa na wyrównanie. No jest, Milan remisuje 1-1. Carlos Bacca, bramka w debiucie w Serie A. No w barwach Milan już debiutował, ale w Serie A to jest właśnie jego debiut. No i zdobywa tutaj swoją pierwszą bramkę. 10 minut do końca i to będzie ostre 10 minut. Będzie na pewno walka jeszcze o te 3 punkty. Żaden z zespołów raczej punktami nie będzie chciał się podzielić, żeby dobrze wejść w ten sezon, a szczególnie Milan. Milan ma coś do udowodnienia sobie i kibicom. Było sporo wzmocnień, sporo transferów.
Więc no, musi być inaczej, muszą być tego efekty, prawda? Udało się już wygrać w Pucharze Włoch, no ale z klubem z niższej ligi oczywiście, więc nie wiem, czy jest to świętować. Ale zwycięstwo to zwycięstwo, prawda? Zawsze podbudowywuje trochę morale zespołu. Ojej, no teraz Fiorentina sobie spokojnie rozgrywa piłkę, uderza, broni Diego Lopez, dobitka w boczną siatkę, 5 minut do końca, teraz będzie miał szansę Milan, bo jak na razie nie był w stanie przejąć piłki od Fiorentiny. Tylko dał jej atakować, no i teraz Milan ponownie w głupi sposób traci piłkę. Błędne podanie, przejmuje piłkę Mexes, Mexes do Bonaventury, Bonaventura, nic z tego. Nic z tego. Milan nie jest w stanie zaatakować porządnie. Nie jest w stanie po pierwsze odebrać piłki. Denerwuje się jednak Milan. Czuje tą presję w początku sezonu, że to musi być dobre. Chociaż może Menes, Menes, fuck. No nie najlepiej te podania wychodzą. Zdecydowanie. I będzie dośrodkowanie, nie będzie dośrodkowania. Rzut z autu dla Fiorentiny, dla Milanu. Dobra, 3 minuty doliczone, teraz albo nigdy, panowie, szybko trzeba przesunąć piłkę do przodu. Alessio Cerci, dobrze, jest Bakka. Carlos Bakka, no jest w dupie teraz, bo nie ma gdzie iść, ale dobra, jest Cerci. Koniec. 1-1 jest remis. Ani dobry, ani zły wynik. Taki okej. Mówiłem, że to jest chyba jedno z najbardziej wyrównanych spotkań w pierwszej kolejce. Takie najlepsze zespoły się w nim mierzą. No i zremisowały. Ale szczerze mam nadzieję, że ten mecz w rzeczywistości będzie wyglądał inaczej, że Milan zwycięży. Oczywiście będę mu kibicował, oczywiście zapraszam was na Twittera, gdzie też do tego meczu będę się odnosił pewnie w trakcie, jak to zawsze bywało. Oczywiście na Twitterze zawsze pojawia się więcej rzeczy u mnie niż na Facebooku, tak więc polecam. Tak, to był mecz na San Siro. O 20:45 jest. Okej, tu piszę wszystko. Tak więc dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. Jeszcze kilka kolejek. Na pewno będzie FIFA 15. Chwila, można sobie policzyć. Chwila. Tak tygodniami spróbuję policzyć. Tak mniej więcej. O, teraz wam się wyświetlił kalendarz nawet pewnie. No, tym. Tu jest pierwsza kolejka. Tu gdzieś będzie druga w kolejny weekend. Trzecia, czwarta, piąta i mam nadzieję, że już szóstą kolejkę rozegramy w FIFA 16. Dobra, kibicujcie Milanowi oczywiście, albo Fiorentinie jak wolicie, nie namawiam, ale zachęcam. Pozdrawiam, cześć.